By się pan sprzątał tą śliwierką tutaj, czy nie, tą? Nie, tam do garaży. A dlaczego pan tego od razu nie weźmie? Ja tu idę w tamą garaż, tu biorę, idę tam do garażu i zarobię sprzątę. Dobrze, czekam aż pan to sprzątnie. Ja to sprzątnę, zaraz panu pokażę. No, dobrze. Ma pan w ogóle jakiś taki... O, widzi pan? Koryczek? No widzę, że ma pan. Mam rękawiczkę. A, no widzi pan, no. No widzę właśnie, ale o, pan nie sprzątał. Pan, o, pa. A sprzątałby pan, jakbym nie przyszedł? No. No ja idę do garażu, idę sprzątam to zaraz. Dobrze, no, no, widzi pan, no. Chciałbym mnie zaskoczyć. Nie chciałem panu zaskoczyć. Ciekawe czym, no. Czekam aż pan to sprząta. Ja ze sobą noszę rękawiczki, o. No ja rozumiem pana, dobrze. I tak samo w samochodzie. Cieszy mnie to bardzo. Jest pan wyjątkiem, no. A ja wyjątkiem, no. Nie wyjątkiem. Bo się noszę ze sobą rękawiczki. Dobrze. I tak w samochodzie mam rękawiczki. Cieszę się. A, no. Popiszę swoim sprząta. To sobie zrobił na miękko, to nie jestem w stanie. Jak na miękko zrobił kupę? Ja myślę, że jest pani w stanie ją zebrać. A ma pani w ogóle folię, żeby zebrać tą kupę? Aha, to czemu pani tego tam nie zebrała? Tylko wie pani, za chwilę przyjdzie wiosna, mieszkańcy dzwonią tutaj z osiedla. To pani pewnie znajomi, pewni sąsiedzi, że osiedle jest brzydko mówiąc zasrane. A państwo macie, posiadacie psy, ja sobie jadę bez problemu, widzę, że tam jest WC psinka od pani 20 metrów, a pani sobie psa tutaj wystawia na trawnik na osiedlu. Dlaczego tak jest? No bo wie pan co, sprzątam po psie ogólnie, tak? Tylko mówię, jeżeli nie zrobi kupy na twardo, to nie jestem w stanie jej posprzątać. Czy ja cię wyjątkowo widziałem, że pani pies się załatwił na trawniku? Nie wiem, czy pan wyjątkowo mnie widział, że mój pies się załatwił na trawniku. No bo pani, tych kup jest tutaj tyle, że ja mam wrażenie, że wszyscy mówią, że mają siatki, tak? A skąd te kupy, jak pani myśli wciąż? No wie pan co, no po zimie to ja sama też zauważyłam, że jest pełno kup, tak? No właśnie. No. Panią, no bo wy pani, no pani pies też się przecież tam walną, widzieliśmy wszyscy, tak? Kupę. Ja widziałem i pani widziała i tak. Pies się przyznaje. Tak? Pies jest pod moją opieką dzisiaj, aha, szczerze mówiąc. Aha. Co pani, ma pani jakiś pomysł na to, jak to rozwiązać? To może tych WC przyniek powinno być więcej albo coś, albo za mało, no bo pani tam nie doszła nawet, nie wiem, ja czy to jest za daleko. Nie, ja tam nie dotarłam, no więc ten, ale no nie ma tego. Czemu pani tam nie poszła z nim od razu, chociaż tam pod tą WC psinkę? Może by ci panowie, którzy sprzątają, może by to wzięli. Pan co? Ciężko jest mi odpowiadać za psa, kiedy chce mu się kupę robić tam, gdzie chce. No my zdążymy do toalety, on nie.